Witajcie! W dzisiejszym odcinku tworzenia gry z Unity postaram wam się przybliżyć podstawy animacji Unity oraz stworzymy kolce i checkpointy. Pamiętaj, że jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, zrób to oraz zostaw łapkę w górę i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków z tej serii. Otóż animację robię bardzo prosto, po prostu w Paint'cie i będę to łączył w Unity. Zapisuję numerycznie to i no i to będzie taki mniej więcej proces. Używam zapisz jago za każdym razem. Zapisuję to do folderu, gdzie mam wszystkie rzeczy z Unity rysowane. Jeżeli nie interesuje Cię proces animacji, przewiń do drugiej minuty filmu. Z góry przepraszam za długi brak filmików. Jest to spowodowane z dwóch powodów. Pierwszy to mniejsze zainteresowanie ostatnim filmikiem. Drugi powód jest to, że próbowałem już to nagrać wcześniej ten odcinek, ale miałem jeden głupi błąd, którego nie zauważyłem. Mianowicie nazwałem swoją postać nie player, tylko postać i przez to kod mi w ogóle nie zdziałał i to musiałem nagrywać kilkaście razy od nowa, zanim to dziś zauważyłem, więc dzisiaj to nagrywam. Zapraszam też oczywiście do Discorda w opisie. Jest link. To będzie około chyba 11 rysunków. I po prostu to skleimy i to będzie taki checkpoint w postaci flagi. I już ostatni rysunek robimy. Pamiętajcie, żeby zrobić mniej więcej takie zapętlenie. Nie musicie tego robić, możecie zrobić takie pochodnie czy cokolwiek. Dodaję teraz tą animację. Aby to zrobić, zaznaczacie kilka plików na raz i przeciągacie, nazywacie animację jak chcecie. Dodałem też kolce. Klawiszem Shift zaznaczacie pierwszy plik i ostatni i przeciągacie na ekran. Mi się niestety nagrywanie ekranu urwało, więc nie mogę wam tego pokazać, ale po prostu wystarczy, że zaznaczycie kilka plików na raz i przeciągniecie na ekran. Mniej więcej tak to się prezentuje, oczywiście nic to nie robię. W ustawieniach kolców musicie oczywiście dać ist trigger, czyli to musi triggerować. Dajecie temu, nie dajecie temu rigid body, tylko dajecie temu sam collider. Tworzymy nowy game object, jest to level manager, który będzie zarządzał odradzaniem się gracza. Tworzymy nowe skrypty, będzie to skrypt die, checkpoint oraz level manager. Wszystkie skrypty oczywiście przypisujemy danym obiektom. Fladze checkpoint, kolcom die i level managerowi, obiektowi, tu zaznaczę, żeby był lepiej widoczny i przyciągnę go może na początek mapy. To jemu dajemy skrypt, oczywiście level manager. Przejdźmy więc do pisania skryptu. Zacznijmy więc od skryptu die, skryptu na umieranie. Najpierw tworzymy public level manager i oczywiście średnik. I musimy jakby określić, czym jest level manager. Dlatego dajemy level manager równa się find object of type, czyli znajdź obiekt typu i w nawiasach tych ostrych dajemy jakiego typu, czyli w naszym przypadku będzie to level manager. Wpisujemy tak. Jeżeli mamy inne, na przykład, to wtedy w tym nawias wpisujemy coś innego. Nawias okrągły i średnik za tym. Tworzymy też nowy void. Void on trigger enter 2D, czyli co się dzieje wtedy, kiedy jakiś obiekt wejdzie w kolizję. Czyli collision 2D other.
czyli czymkolwiek, jeżeli wejdzie. Teraz możemy skopiować to wszystko i wkleić do checkpoint, ponieważ będzie to bardzo podobne do skryptu die. Przechodzimy z powrotem do skryptu die. I wpisujemy if, czyli jeżeli other, that name, czyli jeżeli nazwa czegokolwiek, dwa znaki równa się, jest równa player w cudzysłowiu, czyli jeżeli to, czym weszliśmy, jest graczem, ma nazwę gracz, to wtedy kopiujemy to teraz do checkpointa. Idziemy z powrotem do naszego skryptu die. Idziemy do level managera i tworzymy nowe private, czyli private, player i player. Właściwie to jeden. I znowu player równa się find object of type, tylko tym razem w nawiasach ostrych dajemy player. I potem znowu nawiasy okrągłe, zwykłe i średnik. Przypominam, że oczywiście średnik dajemy za końcem każdej linijki praktycznie. Pomijając oczywiście różne ciągi typu if, void itd. Tworzymy nowy public game object i to będzie current checkpoint, czyli jakby nasz aktualny checkpoint, w którym jesteśmy. W Level Managerze tworzymy oczywiście Void Respawn, czyli odpowiadający za odradzanie się gracza. Zmieniamy Voida go Public Void, czego zapomniałem zrobić, i dajemy na końcu nawiasy okrągłe. Dajemy teraz Debug Log, czyli jakby nadaje komunikat. Debug Log. I ja chcę, żeby się nazywał ten komunikat. W moim przypadku dam po prostu respawn, czyli najprościej. Może nie wiem, respawn player, odrodzenie, takich nie polecam nazw, bo są nieangielskie i czasami mogą być błędy z tego. W checkpoint robimy to samo, tylko dajemy new checkpoint zamiast respawn. Jednak popełniłem mały błąd. W skrypcie die usuwamy to i dajemy level manager dat respawn, czyli zostajemy przekierowywani do level managera. Teraz checkpoint dajemy level manager dat respawn, przepraszam, dat cool checkpoint równa się game object. Teraz wracamy z powrotem do checkpointu i dajemy pod debug log plus transform.position i w level manager dajemy player.transform.position. Równa się curl checkpoint dot transform dot position,
Czyli pozycja gracza równa się pozycja aktualnego checkpointa. Przypisujemy wszystkim, że są to skrypty. Ustawiamy level manager jego level manager, przyciągamy obiekt level manager. Tu mam błąd, bo ustawiłem checkpointa jego level manager przez przypadek. I gdy wszystko już mamy, czyli ustawiliśmy w checkpoincie level manager i w kolcach też level manager i odpalimy grę, widzimy, że po wejściu w kolce umieramy i teleportujemy się jakby do naszego checkpointa. W następnym odcinku zrobimy barierę świata, czyli po wypadnięciu poza bloki, wtedy umieramy. Oprócz tego to będzie bardzo szybkie, więc to zrobimy bardzo szybko, że tak powiem. Dodamy też monety i licznik monet, i pomyślę też nad zrobieniem dźwięków pierwszych. Czyli dodaję pierwsze dźwięki, a w następnym odcinku, jeszcze kolejnym, zrobimy obiekty patrolujące. Więc następny odcinek, monety, licznik monet, bariera świata. Jeszcze kolejny odcinek, obiekty patrolujące i boosty. Więc widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie właśnie omówimy te rzeczy jeszcze. I do zobaczenia. Na 20 łapek w górę. Standardowo tworzę nowy odcinek i bardzo szybko go wrzucamy. Jeżeli nie zbieramy, to troszeczkę później go wrzucę, ale mam nadzieję, że i tak wrzucę. Więc do zobaczenia i pa.